tvpodkarpacie.pl. Po raz ósmy senoccy nauczyciele rywalizowali w piłkarskiej odsłonie Belfra. W dzisiejszym turnieju bierze udział 9 szkół, w tym pierwszy rok nowa szkoła, Państwowa Szkoła Muzyczna, i bardzo się cieszymy z tego, że jest nowa szkoła senocka, która występ w turnieju zakończyła w fazie grupowej, przegrywając ze szkołą podstawową numer 1 oraz zespołem szkół numer 3, więc sensacji nie było. Natomiast najciekawiej rywalizacja zapowiadała się w grupie, w której znalazły się pierwsze ELO, szkoła specjalna oraz budowlanka. Każda z tych drużyn mierzyła wysoko. O, mamy nadzieję, kilka razy już próbujemy, jeszcze się nie udało. Mam nadzieję, że w tym roku uda się przynajmniej, jeżeli nie wygrać, to stanąć na podium. Jednak ta sztuka się nie udała i pierwsze ELO z turniejem pożegnało się już w fazie grupowej. Zabawa, wynik jest sprawą drugorzędną. Udało nam się strzelić jedną bramkę więcej niż koledzy i się z tego cieszymy. Powodów do uśmiechu na twarzy mimo wszystko zabrakło nauczycielom szkoły podstawowej numer 4, którzy podzielili los pierwszego ELO i szkoły muzycznej. Wynik nieważny, ważne, że człowiek się trochę porusza, a zwłaszcza w naszym wieku jest to wybitnie potrzebne. Dobra zabawa w rywalizację sportową zaczęła się zamieniać już w półfinałach, w których budowlanka gładko ograła ZST. Zespół szkół numer 5 w rzutach karnych zwyciężył szkołę specjalną, zaś szkoła podstawowa numer 1 bez problemu wygrała z gimnazjum numer 4. Do trzyzespołowego finału rozgrywanego każdy z każdym awansowali zwycięzcy, wśród których znalazł się obrońca tytułu z minionego roku, zespół szkół numer 5. W składzie jak zwykle spotykamy się raz do roku właśnie przy okazji tej imprezy, więc nigdy nie stawiamy na to, że wygramy, ogólnie bawimy się i tyle. Już w pierwszym meczu 4-1 zespół szkół numer 5 zwyciężył budowlankę, potwierdzając swoje aspiracje. W drugim spotkaniu SP1 zremisowało 1-1 zespołem szkół numer 4, więc ostatni pojedynek zapowiadał się niezwykle interesująco. I tak też było, bo na zaledwie 20 sekund przed końcem starcia szkoła podstawowa numer 1 zdobyła gola na wagę mistrzostwa. Najlepszym strzelcem turnieju został Tomasz Gawlewicz zespołu szkół numer 5, a bramkarzem, co chyba nikogo nie dziwi, Bernard Sołtysik zespołu szkół numer 4. Okazja na rewanż już w przyszłym roku, podczas 9. edycji piłkarskiego Belfra. tvpodkarpacie.pl